Jay Acharyadeva, Jay Śrila Prabhupada. Jest to 14. płyta, setna ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 8, tekst 35, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nagrany 15 października 1974 roku w Mayapur w Indiach. Abhi asmin plismananam abhivya kamakarum. Abhi asmin plismananam abhivya kamakarum abhi. Sabanas muranarhani kadishan idiketam. Jest to bardzo ważny werset. Asmin oznacza to. I bhava, świat materialny. Bhava znaczy to grow, rosnąć, wzrost. Znaczy, wzrost znaczy, który się narodził. To wymaga tego wzrostu. Materialny świat. W materialnym świecie jest 6 rodzajów zmian. Najpierw narodziny, później wzrost, pozostanie przez jakiś czas, wydanie jakichś produktów ubocznych, wtedy zmniejszanie się, więdnienie i zniszczenie. To jest 6 rodzajów zmian. Tak jak to ciało. Ono narodziło się w pewnym czasie i rosło, tak jak dziecko rośnie i wzrosł, później pozostanie. Nie natychmiast, że jest zniszczone. To pozostanie przez jakiś czas. I kiedy pozostanie, to stworzy jakieś produkty uboczne. Z tego ciała tak wiele synów i córek pojawi się. Te produkty. Nawet drzewo. One produkują również. Każdy. Wtedy ono się zestarzeje. Straci siłę. Kiedy jest bardzo stare, z koniec. To nazywa się sadvikar. That is on account of this body. To jest z powodu tego ciała. So, after finishing this body, kiedy ciało jest skończone, I am not finished. Wtedy ja nie jestem skończony. I am there. Ja tam jestem. I am. Ja jestem. This cross body to wulgarne finished, ciało jest skończone, ale ja jestem subtle body. Wewnątrz tego subtelnego ciała, umysłu i inteligencji Jego. Subtelne ciało przenosi mnie do innego wulgarnego ciała. Ci tak zwani naukowcy, lekarze, oni nie mogą widzieć subtelnego ciała. Chociaż ktoś musi przyjąć, tak jak ja mam umysł, ty masz umysł. Ale nie mogę widzieć twojego umysłu, ty nie widzisz mojego. Mam inteligencję, ty masz inteligencję. Każdy wie. Ale nie możesz widzieć mojej inteligencji. Ja nie mogę widzieć twojej. To jest bardzo subtelne. Poza tym, dusza jest subtelniejsza. Tak nieznaczna ilość. Co ci materialni naukowcy zobaczą? Oni nie mogą widzieć umysłu, inteligencji, ego. A co tu mówić o duszy? Dlatego mówią, to ciało jest wszystkim i nie ma nic więcej. Ale to nie jest prawdą. Faktem jest, że dusza jest bardzo małą cząstką. Keshagra, czubek włosa. Jeśli podzielisz, czy możesz to zrobić? Weź jeden włos i podziel go na 100 części. Nie, to nie jest możliwe.
Ale wskazówka tam jest. Jeśli możesz, ty możesz to zrobić. Wtedy znowu weź tą jedną część z tego. Jedną setną część. I znowu podziel na 100 części. To jest niemożliwe dla tak zwanych naukowców. Ale jak się nauczyć o tym? Wtedy ty musisz się dowiedzieć od autorytetu. To jest w ten sposób. Tak, takiej wielkości. To nie jest pod wpływem twojej wiedzy eksperymentalnej. To nie jest możliwe. Ponieważ twoja wiedza jest tak niedoskonała. Ty nie możesz mieć relacji z tymi rzeczami. Ale ci dranie, oni myślą, ponieważ nie mogą mieć do czynienia z tymi rzeczami, oni myślą, że materia jest przyczyną życia. To wszystko. Materia, materialne. Ale to, oni nie mają możliwości tak zrobić. Weź materię do laboratorium, chemikalia, i wytwórz małego insekta z nogami i nogami i oczami. My widzimy każdej nocy bardzo, bardzo małe, malutkie, ale mimo to on posiada ręce, nogi i wszystko, oczy. Inaczej jak przylatują do światła, bardzo małe. My otrzymujemy bhava. Bhava od tego małego insekta aż do Brahmy. Każdy. To nazywa się bhava. Jest 8 milionów 400 tysięcy różnych form życia. I jak zakończamy jedno ciało, wchodzimy do innego ciała. Krishna mówi, albo ty odrzucisz słowa Kryszny, albo musisz odrzucić takie tak zwane badania naukowe. Ale my tak naciskamy na tą świadomość Kryszny. My nie możemy odrzucić słów Kryszny. To jest przyjęte, że teraz Krishna mówi, że ty musisz przyjąć inne ciało. Każdy musi przyjąć. Teraz on nie mówi, że po tym ciele w następnej zmianie będzie to ciało. On nie mówi tak. On nie mówi tak. Ponieważ to będzie zależało, jak to jest powiedziane tutaj. Avidya kama karma bhi. Avidya. Każda żywa istota jest w tym materialnym świecie pod wpływem avidyi, ignorancji. Avidya karma sangha anya tritiya satirishati. Jest tak wiele mocy Boga, Kryszny, wiele milionów. Dlatego one były podsumowane w trzy. Co to jest? Moc zewnętrzna, moc wewnętrzna, dwie, i trzecia, moc marginalna. Moc marginalna i moc wewnętrzna, one są tej samej cechy, jakości. Są tej samej jakości. I jest inna moc, tak zwana external potency. Zewnętrzna moc. What is that external potency? Czym jest ta zewnętrzna moc? Na avidya karma sangha anya tritiya shakti rishati. Vishnu shakti para prokta. Khetro gnyakya tatha para.
Vishnu Shakti, the Lord's moc Pana is para, jest para. That is, ona jest spiritual, duchowa. Vishnu Shakti para. And I Vishnu Shakti para, Vishnu Shakti and Khetogya kha tatha para. And Khetogya, the living entity, żywe istoty, kshatragya, jest to stwierdzone w Bhagavad Gita. Yeah, idam shariram khetram iti abhidhiyate. And one who knows i ktoś, kto zna to kshetra, kshetragya iti abhidhiyate, to jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Żywa istota jest kshetragya. So kshetragya is also para. Jest również para. But besides these ale two, poza tymi dwoma szakti jest inna, tritiya szakti, którą jest avidya. Wszystko w ignorancji. Tutaj w tym świecie materialnym każdy jest w ignorancji. Everyone. Każdy. Even Brahma. Nawet Brahma. Brahma, he was ignorant, on był ignorantem, but he was given knowledge, ale otrzymał wiedzę by Krishna. Od Kryszny. Tini Brahma Rida. Adikavi znaczy Brahma. So the basic knowledge, wedyjska wiedza. Tini Brahma. Brahma means Brahma. Basic knowledge. Oznacza ta wiedza wedyjska. Shabda Brahman. So, there was one creature, tam była jedna istota, Brahma, jedynie. And he was educated. Ale on był wykształcony. How he was educated? Jak on był kształcony? Rida. Hrida. Ishara sarvabhutanam riddhi sojjana vishte. Ponieważ w tym czasie tam nie było innego sposobu, ale przekazać wiedzę od wewnątrz. To jest Chaitya Guru, Krishna, Paramatma. Brahma był również wykształcony, to znaczy, zaczynając od Brahmy, w dół do małego insekta, oni wszyscy są w ignorancji, wszyscy głupcy i dranie. Taka jest konstytucjonalna pozycja. Nikt nie powinien być dumny ze swojej wiedzy. Każdy jest draniem. Każdy. Tutaj jest powiedziane. Brahma pragnął, że jeśli mógłbym otrzymać możliwość, pozycję Brahmy i mógłbym stworzyć wielki wszechświat, on również myślał w ten sposób. A małe insekty również myślą w ten sposób. Jeśli mógłbym stworzyć małą dziurę w pokoju, wtedy mógłbym żyć bardzo spokojnie i jeść. Ta sama skłonność. Jak Brahma myśli o stworzeniu wszechświata, ty myślisz o stworzeniu wieżowca. Mrówka myśli o stworzeniu otworu w pokoju. The quality of the work is the same. Jakość pracy jest ta sama. But because we are ale ponieważ jesteśmy głupcami, that these things że te rzeczy material, są materialne, it will not stay, one nie przetrwają. On account of z powodu ignorancji my myślimy, że to będzie bardzo wspaniałe, to będzie bardzo wspaniałe, to będzie bardzo wspaniałe, to będzie. Stwarzanie jakiegoś kama, pragnienia i pracowanie w ten sposób. Dlatego Klishanti, zostanie Brahmą, to nie jest bardzo łatwa rzecz. Brahma posiada tak wielką pozycję, bardzo kwalifikowany, bardzo zaawansowany w wyrzeczeniach, pokutach. On otrzymał. On również jest żywą istotą. Tak jak w waszej Ameryce. Ty również jesteś obywatelem. I prezydent Nixon, czy Ford, on jest również obywatelem. Ale przez jakąś taką drobinkę swojej pracy czy dyplomacji w ten sposób on zajął tą pozycję.
Ale on jest zwykłym obywatelem, tak prezydent Nixon. Teraz on jest obalony. On już nie jest więcej prezydentem, zwykły obywatel. Podobnie, jeśli chcesz, możesz również zostać Brahmą. Dlatego Bhaktivinoda Thakur mówi, to jest pieśń Bhaktivinoda Thakura, że chciałbym zostać insektem tam, gdzie są Twoje wielbiciele. Ponieważ jeśli upadnę do pyłu wielbiciela, moje życie będzie sukcesem. Dlatego Bhaktivinoda Thakur mówi, Brahma Janma nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Ale jeśli Brahma jest, Bahimok znaczy nie jest wielbicielem Krishny, to jest możliwe. Ponieważ jesteśmy w ignorancji, Mai, w jakimkolwiek czasie my możemy zapomnieć o Krishnie. Dlatego musimy zawsze być zaangażowani w świadomość Krishny. Dlatego, żebyśmy nie zapomnieli o Krishnie. I to jest stwierdzone tutaj. Śravana oznacza słuchanie. I smarana oznacza pamiętanie. I arahana znaczy czczenie bóstwa. Jeśli zaangażujesz się zawsze w to zajęcie, nasze wszystkie te ośrodki były otwarte jedynie dla tego celu intonowania, tańczenia, czczenia, tak żebyśmy nie zapomnieli o Krishnie. Jeśli zawsze jesteśmy zaangażowani w myślenie o Krishnie, wtedy jest możliwość, że w końcu życia, wtedy jest możliwość. Wszystko musi być praktykowane. Tak jak jeśli chcesz tańczyć na scenie, więc musisz spełniać wiele warunków. Jak tańczyć? Wtedy jeśli stanie się ekspertem, tancerzem, wtedy kiedy będziesz tańczył na scenie, ty będziesz mówił, ty będziesz słyszał takie oklaski. Bardzo dobry tancerz. Ale to bardzo dobry tancerz, ty nie możesz powiedzieć, że ja pójdę natychmiast na scenę i stanę się dobrym tancerzem. To nie jest możliwe. Jeśli ktoś mówi, ja nie będę uczestniczył. W tych ćwiczeniach, daj mnie na scenę. Nie. Dyrektor tobie nie pozwoli. On jest draniem. Ty nie możesz zostać tak nagle wspaniałym tancerzem bez praktykowania tego. Prawdziwym celem życia jest jeśli w czasie śmierci możesz pamiętać, możesz pamiętać Krishnę, wtedy Twoje życie jest sukcesem. Dlatego to musi być praktykowane. Macie to? Ty nie możesz? To jest problem. Ci dranie, oni nie dbają o to zrozumienie. Są tak pogrążeni w ignorancji, tak jak jacyś, jak to się nazywa, oszuści, szmuglerzy,
oszuści. Oni tak wykonują swoje zajęcia. Oni nie wiedzą. Niektórzy z nich wiedzą również, że będziemy ukarani, będziemy aresztowani. Nadal oni to robią. Taka jest trudność. Złodziej wie, że jeśli będę aresztowany za to przestępstwo, będę ukarany. On to wie. I prawdopodobnie on był karany wiele razy. Ale nadal on popełnia tą samą rzecz. Nadal kradnie. Dlaczego? Ignorancja. Ignorancja. Dlatego to słowo jest użyte. Avidya. On nigdy nie myśli. On jest tak bardzo pogrążony w ignorancji, że on nie ma czasu do myśleć, że wciąż ja kradnę i wciąż jestem aresztowany, jestem karany, jestem wysyłany do więzienia. Dlaczego działam w ten sposób? Rezultat nie jest bardzo dobry. Tak, osoba o większych skłonnościach seksualnych, on cierpi z powodu chorób wenerycznych, poddaje się operacjom i nadal idzie do prostytutki, znowu robi tą samą rzecz. To jest avoid astri sanga, illegitimate also. To jest nielegalne, ilegalne również. Sex. Po seksie kobieta zachodzi w ciążę i ona musi cierpieć przez 10 miesięcy. A w czasie tego poczęcia dziecka jest to czasami bardzo niebezpieczne. Mężczyzna również, kiedy otrzyma dziecko, on musi zadbać o dziecko, musi bardzo ciężko pracować, aby dać wykształcenie. To jest właściwe. Właściwy seks. Właściwy seks. Przy właściwym seksie tam jest tak wiele trudności. A co jest? A co tu mówić o niewłaściwym seksie? Zabijesz dziecko, weźmiesz coś metodę antykoncepcyjną. Ty zrobisz to. Dlatego pisma mówią, po życiu seksualnym jest tak wiele kłopotów. Jedynie kłopot. Czy to legalny, czy nielegalny? Jedynie kłopot. Ale ponieważ on jest draniem, ignorantem, on nie jest zadowolony. Znowu robi tą samą rzecz. Znowu. To nazywa się Bhavaroga. Jedynie kłopot. Dlatego wedyjską cywilizacją jest wyszkolić tych małych chłopców, aby pozostali brahmacharinami. Nie podejmowali tego kłopotu. Ale jeśli ktoś nie ma możliwości, on ma pozwolenie. I po byciu wyszkolonym od początku jako brahmacharin, on nie pozostanie przez wiele lat w życiu rodzinnym. On odejdzie z tego wkrótce i stanie się vanaprastą, wtedy sannyasinem. To jest trening. Tutaj jest powiedziane, każdy cierpi. Ptaki, zwierzęta, drzewa, rośliny, nawet Brahma, nawet Indra. Indra również nie jest bezpieczny. On zawsze jest zaniepokojony, żeby nikt nie współzawodniczył, żeby nie przyszedł. Tutaj w tym świecie materialnym każdy jest Klishaman. Cierpi, co najmniej od niepokoju. Każdy w tym świecie materialnym zawsze jest zaniepokojony.
Dlatego jest to nazwane. Dlaczego? Dlaczego zawsze cierpią z niepokoju? Ponieważ są draniami. Dlatego Krishna daje tak wielki nacisk, czy drani, porzuć całe to zajęcie, podporządkuj się mi. Ponieważ każdy jest draniem. To jest bardzo dobra łaska Kryszny. On jest najwyższym ojcem. Dlatego bezpośrednio on mówi, to jest najbardziej poufna wiedza, którą daję tobie, draniu. Porzuć wszystko i tylko podporządkuj się mi. Tak, to jest potrzebne. Kunti mówi, że przyszedłeś, aby nauczać drani w ten sposób i zaangażować ich w to zajęcie. Śravanam, Smaranam, Arhana. Śravana, ponieważ to jest bhakti. Ale są takimi draniami. Wkrótce, jak oni, Vaishnavowie zaczynają. Drań z wami będzie mówił. Nie. Jakiekolwiek imię Śravana będzie robione. Jakiekolwiek imię. Dlaczego Vishnu? O, Kali. Wy wiecie? W Bengali jest grupa Kali Kirtana. Czym jest ten nonsens Kali Kirtana? W pismach nie ma takiej rzeczy jak Kali Kirtana. Kirtan znaczy Śravanam Kirtanam Vishnu. Vishnu Kirtan. Ale ci dranie oni odkryli, ponieważ mają taki bardzo żyzny umysł. Mogą odkryć tak wiele rzeczy. Ja wymyśliłem to. Co to jest? Kali Kirtana. Durga Kirtana. Ale pisma nie mówią. Chaitanya Mahaprabhu nie mówi. Pisma mówią Hare Nama. Święte imię Hari, Kryszny. Nie żadne imię, inne imię. Żadne inne imię. Kiedy jest kwestia Śravanam, Arhanam, te rzeczy są o Vishnu. Gdzie jest ten werset? To Śravanam, Kirtanam było opisane przez Śukadeva Goswamiego w kanto drugim, rozdziale czwartym, bardzo wspaniale. On mówi, bardzo wspaniale objaśnione. Śukadeva Goswami, zanim mówił Śrimad Bhagavatam, on złożył swoje pokłony Krishnie. Co to jest? Ja ofiarowuję moje pokłony Tasmai jemu. Jedynie słuchanie o nim jest Subhadra. Nie Abhadra. Subhadra. Śukadeva Goswami albo gloryfikujesz Krishna. Jest tak wiele gloryfikacji. Cała Bhagavata jest gloryfikacją. Dlatego wy macie. To jest gloryfikacja przez Śukadeva Goswamiego. Jat kirtanam, jat smaranam. Czy gloryfikujesz, czy jedynie medytujesz o nim? Jat ikshanam. Jedynie jeśli siedzisz przed bóstwem i patrzysz, koniec. Nie robisz nic. Tylko patrzysz, jak wspaniale ubrany jest Krishna. Jak wspaniale ubrany jest Radharani. Tylko jeśli widzisz
patrzeć, to jest powiedziane. Czy jeśli nie masz możliwości intonowania, czy jeśli nie masz takiego skupionego umysłu, twój umysł jest tak zaniepokojony, że nie możesz skupić swojego umysłu na Krysznie, wtedy możliwość jest dana. Tutaj jest bóstwo. Ty tylko patrz. Jedynie patrz. Jeśli jesteś zaangażowany w służbę, tam jest dobra możliwość widzenia zawsze 24 godziny. Kiedy czyścisz podłogę w świątyni czy pokój, ty widzisz. Ty ubierasz, ty widzisz. Kąpiesz, ty widzisz. Ofiarujesz pożywienie, ty widzisz. To jest proces. Ludzie są takimi graniami. Oni nie przychodzą nawet patrzeć. Są tak upadli. Oni nie przychodzą. O, co to jest? Czczenie bóstwa. Czczenie idola. Czczenie idola. Oni będą czcili pomnik Gandhiego i ten pomnik. Ale kiedy są poproszeni, przyjdź tutaj i zobacz czczenie bóstwa wspaniałe. Nie, to jest czczenie idola. Ja widziałem w Kalkucie, że pan Asutosh Mukherjee, pomnik tam jest w tym obszarze Chowrangi. Rano ci zwykli zamiatacze, oni czyszczą ten pomnik swoimi miotłami, ponieważ cały rok wrony wydalają odchody na twarz. I to tak stwardniały te odchody. Ja widziałem to. I oni to usuwali. To jest ich archana, czczenie. Na to jest pozwolenie. Ale jeśli czcisz bóstwo, kąpiesz bóstwo, to jest czczenie idola. A to zamiatanie tych odchodów z twarzy tego Asutosha Mukherjee, to jest bardzo dobre. Zobacz, jak wielkimi draniami oni są. Rano to zajęcie jest robione i wieczorem wszystkie wielkie osobistości przychodzą i zakładają jemu girlandę, pełną girland. I po wieczorze oni odchodzą i znowu następnego ranka wrony wydalają odchody. Ten rodzaj czczenia jest przyjęty. A jeśli my zainstalujemy bóstwo Kryszny i czcimy Jego wspaniale, to jest dla głupców i drani, mniej inteligentnych. I On jest bardzo inteligentny. To tak się dzieje na całym świecie. Oni czczą Napoleona, oni czczą. Ja widziałem w Paryżu pomnik Napoleona. Francja i Napoleon jednym. Są jednym. Ja zapytałem ich, gdzie jest wasz Napoleon? Francja jest, ale gdzie jest wasz Napoleon? Te rzeczy dzieją się na całym świecie. Dlaczego? Teraz awidya. Chorobą jest ludzie są tak bardzo uwikłani w tą ignorancję. Aby ich wykształcić, uwolnić od tych uścisków ignorancji, jest to intonowanie. To jest substancja, esencja. Jest to objaśnione w tym wersecie również przez Śukadeva Goswamiego. Jeśli nie masz możliwości tego robić, tak jak te dzieci, one nie mogą medytować,
Ale jeśli jedynie siedzą i patrzą na Krysznę, tutaj jest Krishna, tutaj jest Radharani, to jest również małe dziecko. Ono również otrzyma korzyść. I zwierzę otrzyma korzyść. Tylko patrząc. A jeśli jesteś bardziej inteligentny, wtedy ofiarowujesz modlitwy. Cokolwiek z tego. To podobne. Jeśli jesteś ekspertem, wyszkolony przez swojego mistrza duchowego, jak czcić, to jest Arhanam, Shravanam, ta sama rzecz. Ofiarowanie modlitw. W taki czy inny sposób. Dlatego ja mówię, że chrześcijanie, oni również są Vaishnavami, muzułmanie, oni również są Vaishnavami. Bardzo znaczy na niższym etapie, ponieważ ofiarowują modlitwy. Oni ofiarowują modlitwy. O Boże, daj nam nasz codzienny chleb. Oni nie wiedzą za wiele, ale początek tam jest. Początek tam jest, ponieważ zbliżają się. To chodzenie do kościoła, czy chodzenie do meczetu, jest to również pobożna czynność. Jednego dnia oni dojdą do tego pozycji czystego Vaishnavy. Jednego dnia. Ale ten początek jest dobry. Ale ateizm. Nie chodź do kościoła, nie chodź do świątyni, nie chodź do meczetu. Ta propaganda jest bardzo, bardzo niebezpieczna dla ludzkiego społeczeństwa. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Prabhupada. Cześć, Acharya Deva.